Witajcie, papa już jest położona na całości. Do przyklejenia kolejnych trzech pasków papy zużyłem dwa wiaderka. Tym razem kupiłem troszeczkę inny lepik. Tutaj mamy 18 kg i cena praktycznie taka sama jak za tamto wiaderko, co pokazywałem wam wcześniej. Ale poszło tego i tak dwa całe wiaderka, żeby to dobrze zasmarować. Tak to wygląda. Tutaj ten kawałek papy, mam zamiar go jeszcze posmarować lepikiem i posypać tą posypką, tym kamyszkiem, żeby wyglądało wszystko jednolicie. Wcześniej nie miałem niestety tej papy, zacząłem kleić tamtą papą. Teraz mi akurat musiałem tak dokupić jedną rolkę tej papy mi zostało, mogłem przykleić. Chciałem ją przykleić jedną na drugą, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Także widzicie, sporo poszło tego lepiku, żeby to wszystko przykleić. Teraz pozostało jeszcze zrobić tutaj jakieś upierzenie, zabezpieczenie tego. Dlatego też tutaj jest podwinięta ta papa, bo chcę tutaj przykręcić na kołki takie drewniane listewki, już pociąłem z deski, chcę je przykręcić na kołki i następnie przybić papiakami do tej deski, żeby to było zabezpieczone, żeby wiatr nie poderwał albo różne jakieś inne czynniki. Tutaj mam właśnie te deski, które chcę przykręcić. Zaraz będziemy tu przykręcać, pokażę wam jak to będzie wyglądało. Tak to wygląda. Teraz do tej deski będziemy mieć wszystko obite papiakami. Nic nam się nie poderwie tutaj. Tak to wygląda po obiciu. Z tej strony trochę ta papa uciekła, tak więc dlatego jest dobrze wypuścić trochę więcej, żeby później lepiej obciąć, jak ma być za krótko. Starczyło prawie na styk, ale powinno być dobrze.